Jakie błędy najczęściej popełniają Polacy w internecie? Miejsce szóste na co dzień. Tu się dużo dzieje. Czasem piszemy na co dzień, czasem na co dzień, a niestety trzeba pisać na co dzień. Bardzo mi przykro, wiem, że to jest dużo spacji, a to jest ewidentnie problem dla nas. Kolejnym najczęściej popełnianym błędem w naszym zestawieniu jest poza tym. I tutaj znowu ten sam problem. Jest po, jest za tym, poza tym. A wystarczy pisać poza tym. Czy my mamy jakiś problem ze spacjami? Czy są sprzedawane wadliwe klawiatury na skalę ogólnopolską, które po prostu mają zablokowaną spację? Tak to wygląda. Na miejscu ósmym nie wiem. Szczerze mówiąc, ja tutaj jakoś tak podoba mi się nawet, nie wiem, tak pisane w internecie razem jest takie nonszalanckie trochę, takie no fajne, fajne. Fajne, ale niepoprawne. Kolejny najczęściej popełniany błąd w polskim internecie to co najmniej. Wyraźnie widać, że mamy duży problem z tym, co piszemy łącznie, a co piszemy rozdzielnie. Miesza nam się. Topową dziesiątkę najczęściej popełnianych błędów w polskim internecie zamyka słowo wziąć. Moje ulubione. I tu mam taki żart, który lubię. Czy to można wziąć? Oczywiście, wszystko można brać. I faktycznie łatwe do zapamiętania, prawda? Jak mówimy brać, to mówimy też wziąć, więc tego się trzymajmy. To tylko niewielki urywek tego, co zobaczycie w przygotowanym przez nas raporcie. Czytajcie go i uczcie się na błędach.